Szanowni Państwo, dzień dobry. Nazywam się Anna Butrum i mam ogromną przyjemność powitać Państwa na kolejnym spotkaniu z cyklu wideokonferencji Idea rozwoju Twojego biznesu. Dziś czeka nas temat Horyzont innowacji, wsparcie przedsiębiorców i nie tylko. Organizatorami całego cyklu naszych spotkań jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a patronat medialny nad tymi spotkaniami i wszystkimi rozmowami objęli Grupa Polska Press, Polsat News i Polska Agencja. Prasowa. Cały cykl znajdą Państwo na stronie www.parp.gov.pl ukośnik Idea rozwoju biznesu. Tam znajdą państwo zarówno harmonogram przyszłych spotkań, nagrania przeszłych spotkań, jak i dodatkowe informacje. Dlatego zachęcamy, żeby się właśnie pod ten adres udać. Jeśli państwa ciekawi, o czym porozmawiamy już w najbliższych wydaniach tych wideokonferencji. Zachęcamy Państwa do tego, żeby Państwo zostawiali swoje adresy mailowe pod oknem. Playera. Dzięki temu będziemy mogli Państwu przesłać prezentację naszych prelegentów. A jeśli Państwo mają jakieś pytania do naszych gości, to również można je zostawić w okienku formularzu Pytań pod Playerem. Dzięki temu otrzymają Państwo odpowiedzi już po zakończeniu naszego spotkania, również na adresy mailowe. Dziś, tak jak wspomniałam, spotykamy się w temacie Horyzont Innowacji, a szczegółowo przyjrzymy się NCBR, przyjrzymy się idei B, R i przyjrzymy się zwłaszcza tym aspektom, które tyczą się konkursów międzynarodowych. A dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy tradycyjnie od prezentacji. Jako pierwsza wystąpi pani Joanna Makocka, kierownik działu współpracy międzynarodowej w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Joanna Makocka i jestem pracownikiem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i pracuję w dziale współpracy międzynarodowej. Opowiem Państwu dzisiaj o ofercie NCBR-u dotyczącej konkursów międzynarodowych. Dział Współpracy Międzynarodowej to dział, w którym zajmujemy się innowacjami w skali globalnej. Realizujemy takie konkursy oraz programy które służą temu, aby pozwolić państwu realizować projekty o skali międzynarodowej. W ramach działań, które prowadzimy na co dzień, realizujemy programy współpracy bilateralnej z różnymi krajami. Współpracujemy nie tylko z Europą, ale również z krajami z Azji, typu Tajwan, bądź też Turcja, czy też Chiny. W przypadku kolejnych działań, które realizujemy, to również współpracujemy w ramach programu badawczego, w ramach funduszy norweskich gdzie realizujemy program Badania stosowane. Realizujemy również programy w ramach Horyzontu 2020, gdzie jako agencja finansująca wraz z innymi podobnymi agencjami przystępujemy do inicjatyw typu ERANET czy też innych wspólnych przedsięwzięć, w ramach których finansujemy projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez podmioty z Europy. Obecnie również jesteśmy aktywni w ramach Horyzontu Europa, gdzie jako dział będziemy realizować działania z Horyzontu, które będą dotyczyły partnerstw współfinansowanych. W ramach naszych działań również prowadzimy, współpracujemy w ramach programu Eureka i na bieżąco organizujemy konkursy dla przedsiębiorców. Również jesteśmy punktem kontaktowym czy też wsparciem dla polskich podmiotów w konkursie Teaming for Excellence, gdzie. Wielokrotnie w poprzednich edycjach konkursu byliśmy również partnerem wśród projektów międzynarodowych. Jako dział współpracy międzynarodowej i koordynatorzy, którzy na co dzień pracujemy w tej materii, również reprezentujemy centrum w pracach gremiów, inicjatyw, czy też w ramach różnych programów międzynarodowych. Opowiem Państwu chwilę dzisiaj o konkursach, które są aktywne, które już są, otworzyły się bądź też będą otwarte w czwartym kwartale tego roku. Wśród naszej oferty znajdą Państwo kilka konkursów, które są skierowane do przedsiębiorców. Pierwszy z nich to konkurs Innovative SMEs. Jest to konkurs, który został ogłoszony we wrześniu, który jest skierowany tylko do przedsiębiorców. Jest to konkurs w ramach Horyzontu Europa, czyli nowej perspektywy Komisji Europejskiej i konkurs ten skupia się na finansowaniu innowacji w skali europejskiej, co oznacza, że mogą Państwo składać projekty dotyczące nowych produktów, usług bądź też technologii, które chcieliby Państwo wypracować wraz z partnerem zagranicznym. Na dowolny temat, gdyż konkurs nie posiada ograniczeń tematycznych, jedynym warunkiem złożenia projektu, czy też później jego realizacji jest jego cywilny charakter. Konkurs został otwarty we wrześniu, a obecnie trwa nabór i nabór ten potrwa do początku października. Budżet, który przeznaczyło NCBR na wsparcie polskich podmiotów w ramach tego konkursu to 1,5 miliona euro. Kolejny konkurs, którym... Chciałabym Państwa również tutaj dzisiaj zainteresować, to program Innoglobo. Jest to program, który został otwarty w ncbr w tym roku i jest to nowe rozwiązanie, które zostało Państwu też zaoferowane. Konkurs Innoglobo jest skierowany również do przedsiębiorców, jak również do grup podmiotów, w skład których wchodzą przedsiębiorstwa. Konkurs jest skierowany do międzynarodowych projektów do takich pomysłów, które wpisują się przede wszystkim w krajowe, inteligentne specjalizacje, czyli bardzo szeroki, szerokie obszary tematyczne. Również to, co charakteryzuje ten program, to pomysły o charakterze międzynarodowym. W ramach tego konkursu mogą Państwo współpracować z dowolnym podmiotem z całego świata i wspólnie zrealizować projekt w ramach tego konkursu. Konkurs został otwarty w lipcu i nabór w ramach tego programu potrwa do końca października, a budżet, który został przeznaczony na dofinansowanie polskich podmiotów to 10 milionów złotych. Kolejnym konkursem, który również jest skierowany do przedsiębiorców, to konkurs w ramach współpracy bilateralnej. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju regularnie pracuje w ramach współpracy z innymi krajami na mocy porozumień dwustronnych i jednym przykładem takiej współpracy jest współpraca Polski z Turcją. W ramach tej współpracy niebawem zostanie ogłoszony kolejny, był już piąty konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych. W ramach tego konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, jak również konsorcja, czyli grupy podmiotów z udziałem przedsiębiorców. Co ważne, w ramach konkursu o dofinansowanie mogą państwo realizować projekty z czterech głównych dziedzin, przede wszystkim projekty informatyczne, projekty z zakresu energii, zdrowia czy też żywności. Konkurs ten Niebawem zostanie ogłoszony. Będzie to ten tydzień i konkurs potrwa do połowy stycznia. Budżet przeznaczony na wsparcie polskich podmiotów to ponad 1 milion euro. Konkurs, który również jest dedykowany między innymi przedsiębiorcom, a który również jest ciekawym rozwiązaniem, to konkurs organizowany w ramach JPI Oceans. JPI Oceans to stowarzyszenie czy też zrzeszenie, które działa w zakresie zanieczyszczeń czy też dobrego stanu środowiska, zdrowych mórz i oceanów. Jeśli realizują Państwo projekty związane z tematyką mórz i oceanów, jeśli ta tematyka jest dla Państwa bliska oraz mają Państwo pomysły, aby taki projekt zrealizować, to zapraszam Państwa również do. Zbadania tego konkursu i przyjrzenia się warunkom, które będą w tym konkursie obowiązywały. Konkurs jest skierowany do grup podmiotów, do konsorcjów z udziałem jednostek naukowych oraz przedsiębiorców. I ten konkurs, który będzie ogłoszony pod koniec tego roku, to będzie konkurs, który będzie skierowany na finansowanie projektów z zakresu podwodnego hałasu. Konkurs potrwa do Końca marca, a budżet na sfinansowanie polskich podmiotów, które zostaną wyłonione w ramach tego konkursu, to jest 300 tysięcy euro. Kolejny konkurs, który jest konkursem wielostronnym, to konkurs ERANET CoFund i KRAT, który został ogłoszony w październiku. Konkurs ten to konkurs wielostronny, w ramach którego wiele agencji z Europy zdecydowało się na finansowanie projektów międzynarodowych z udziałem podmiotów z Europy. Temat tego konkursu to choroby zakaźne zwierząt i projekty związane z szeroko pojętą tematyką chorób zakaźnych. W ramach tego konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, jak również konsorcja z udziałem przedsiębiorców i jednostek naukowych. Konkurs ten aktualnie trwa, a zakończenie czy też moment na składanie wniosków to 15 grudnia tego roku. Budżet na sfinansowanie polskich podmiotów, które wezmą udział w tym konkursie oraz które zostaną pozytywnie ocenione w ramach oceny przeprowadzonej na poziomie międzynarodowym. To 750 tysięcy euro. Chciałabym też Państwu przybliżyć tematykę konkursów, czy też miejsce, gdzie te konkursy mogą Państwo odnaleźć. Strona Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w niedawnym czasie przeszła metamorfozę i ma obecnie nowy layout. Na tej stronie znajdą też Państwo platformę konkursową. Na platformie konkursowej zamieszczamy aktualne konkursy, które są na bieżąco ogłaszane. W przypadku współpracy międzynarodowej rocznie ogłaszamy około 40 konkursów, także ta oferta jest bardzo szeroka i myślę, że mogą Państwo znaleźć projekty czy też konkursy dedykowane indywidualnym rozwiązaniom, jak również z zakresu każdego obszaru tematycznego. Zapraszam Państwa do odwiedzenia platformy konkursowej, gdzie znajdą Państwo informacje na temat aktualnych konkursów, na temat tych konkursów, które będą ogłaszane w najbliższej przyszłości, ale też na temat tych konkursów, które aktualnie trwają, bądź też takich, które zostały już zakończone, gdzie Państwo będą mogli zobaczyć wyniki konkursów. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo Pani Joanno. Proszę Państwa, a teraz zapraszam Panią Katarzynę Walczyk-Matuszyk, kierownik sekcji w Dziale Krajowego Punktu Kontaktowego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dzień dobry państwu. Tak jak zostałam zapowiedziana, reprezentuję krajowy punkt kontaktowy do programu ramowego Horyzont Europa i dzisiaj w swojej prezentacji chciałabym zaprezentować, chciałabym pokazać państwu ofertę nowego programu ramowego dla biznesu. Proszę państwa, program ramowy Horyzont Europa to instrument o budżecie ponad 95,5 miliarda euro i dzięki niemu można sfinansować projekty badawcze i innowacyjne, także nowe technologie czy też projekty wspierające zasoby. Co ważne, program ramowy ruszył z początkiem 2021 roku i pierwsze konkursy zostały otwarte już w pierwszym i drugim kwartale tego roku, także obecnie mają Państwo do dyspozycji bardzo szeroką pulę możliwości. Program Horyzont Europa potrwa do 2027 roku, a zatem portfolio możliwości jest naprawdę bardzo szerokie. Logika programu to wsparcie innowacji na każdym etapie. Od pomysłu do komercjalizacji. Mamy zatem instrumenty, które wspierają pomysły, przełomowe badania, badania pionierskie, rocket science. Mamy wreszcie projekty, które umożliwiają finansowanie rozwoju prototypów, testowanie tych prototypów. Czy wreszcie projekty bardziej zaawansowane, które także dedykowane są temu, aby rozwijać dane rozwiązania, demonstrować je, sprawdzać w praktyce, czy one działają. I wisienką na torcie w przypadku Horyzontu Europa jest również możliwość sfinansowania. Fazy komercjalizacji dzięki funduszom inwestycyjnym, takim jak EIC Fund. Ale Horyzont Europa to nie tylko projekty, które finansują stricte prace badawczo-rozwojowe i innowacje, ale to także projekty, które wspierają zasoby. Chodzi tutaj przede wszystkim o zasoby przedsiębiorstw, które realizują prace badawcze, rozwojowe i innowacyjne. I są to zasoby chociażby takie jak infrastruktura badawcza, konkretnie dostęp do takiej infrastruktury, czy możliwość wsparcia zespołów pracujących na co dzień w działach badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw. Jakie przykłady projektów? Chciałabym Państwu pokazać tutaj projekty, które zrealizowały polskie przedsiębiorstwa dzięki uczestnictwu właśnie w programach ramowych. Optyczna mikrosonda do szybkiej i precyzyjnej diagnostyki nowotworów raka piersi. To rozwiązanie rozwijane przez SDS Optik. Nowatorskie systemy do wykrywania zagrożeń chemicznych i radiologicznych to z kolei obszar badań polskiej spółki ITTI. Mamy wreszcie szereg rozwiązań z zakresu fotoniki, ciekawe innowacyjne metody leczenia cukrzycy typu pierwszego u dzieci, innowacyjne materiały budowlane i konstrukcyjne, które umożliwiają na przykład ekonomiczne magazynowanie ciepła w już istniejących budynkach, czy też badania związane z wdrażaniem sieci 5G, czy wykorzystywaniem danych miejskich w aplikacjach, które mogą badać, Potrzeby obywateli, ale jednocześnie wypracować rozwiązania, które umożliwiają odpowiedzi na te potrzeby obywateli. A zatem jak Państwo widzą, paleta jest naprawdę bardzo szeroka. Kto może aplikować? Mamy różnego typu konkursy. W części konkursów aplikować może bezpośrednio pojedyncze i małe średnie przedsiębiorstwo, które samodzielnie przygotowując aplikację, składają bezpośrednio do Brukseli. Ale jest także szereg konkursów, w których wymagane jest konsorcjum projektowe. I to konsorcjum projektowe może mieć charakter międzysektorowy, natomiast takim wymaganiem formalnym jest to, aby konsorcjum projektowe było konsorcjum międzynarodowym, tak? Czyli daje ono od razu możliwość na nawiązanie bardzo szerokich kontaktów i na współpracę także z partnerami zagranicznymi. I wreszcie aplikować mogą także osoby fizyczne w przypadku wybranych konkursów. Dotyczy to konkretnie pierwszego etapu EIC akceleratora, o czym powiem za chwilę. Proszę Państwa, rozpocznijmy naszą przygodę z horyzontem Europa od. Badań pionierskich od pomysłów. EIC Pathfinder. EIC Pathfinder umożliwia sfinansowanie rodzących się nowych technologii, badań podstawowych, które plasują się na początkowych etapach w skali gotowości technologicznej. To są pomysły, to, jest, to są badania, które dopiero mają doprowadzić do powstania e prototypu. EIC Pathfinder realizowany jest w dwóch ścieżkach. Pierwsza ścieżka to projekty o charakterze bottom-up, czyli nie ma tutaj zdefiniowanego, konkretnie narzuconego obszaru tematycznego. I to Konsorcjum projektowe, składające się z uczelni, z przedsiębiorców, może zdecydować o obszarze, jakim będzie się zajmowało. Ale mamy także również tak tzw. JIC Pathfinder Challenge, i mamy tutaj wskazane obszary, w których Komisja Europejska chce, aby prowadzone były te badania pionierskie. I te obszary oczywiście skorelowane są z głównymi wyzwaniami, przed którymi stoi obecnie Unia Europejska. Dotyczą np. rozwiązań z zakresu zielonych technologii, badań mózgu, czy też sztucznej, Inteligência Dzięki EIC Pathfinder firma przede wszystkim zyskuje dostęp do przełomowych innowacji, ale także prawo do wykorzystania rezultatów, czyli prawo do korzystania z, z tego, co zostaje wypracowane i możliwości potem komercjalizacji. Również EIC Pathfinder są świetnym, unikatowym wręcz źródłem pomysłów na potencjalne produkty, które mogą być później wdrażane. I wreszcie oczywiście dzięki współpracy międzynarodowej w ramach konsorcjum to nawiązanie kontaktów. EIC Pathfinder te te projekty badawcze, ich budżet y, to 3 miliony euro, dofinansowywane są w 100% jeżeli chodzi o koszty kwalifikowalne i te projekty z reguły trwają 2-3 lata. Obecnie mamy otwarty konkurs, jeżeli chodzi o EIC Pathfinder Challenge, także jest możliwość oczywiście aplikowania. Nowe konkursy będą również w latach kolejnych. I wreszcie nowość w Horyzoncie Europa, Europejski Instytut Innowacji i Technologii. To jest sieć partnerstw innowatorów, instytucji, naukowych przedsiębiorców i firm, które działają w celu poszukiwania rozwiązań dla globalnych problemów. Obecnie EIT działa w ośmiu obszarach tematycznych, które nazwane są wspólnotami wiedzy i innowacji. Z pewnością część z Państwa spotkała się z określeniem Kids, Knowledge and Innovation, Innovation Centers, także to są te um, obszary tematyczne EIT. Mamy między innymi w Polsce działający um, te Obszar, ten, tą wspólnotę w obszarze klimatu, na przykład energii, zdrowia, żywności, produkcji. Także praktycznie pokryte są wszystkie obszary tematyczne. Niedługo będzie również ogłoszony czy w zasadzie jest już otwarty konkurs na nową wspólnotę, która dotyczyć będzie przemysłu kreatywnego. I teraz co oferuje EIT? EIT oferuje programy akceleracyjne dla startupów, czyli dla tych firm, które są we wczesnej fazie rozwoju, które rozwijają innowacje i chcą, chcą te innowacje wdrażać. To także szkolenia dla przedsiębiorców i innowatorów, to wreszcie współpraca instytucji naukowych i biznesu w celu wprowadzenia innowacji na rynek. EIT to także bardzo ciekawa i ważna oferta w kontekście networkingu, promocja w budowaniu bazy klientów, promocja we współpracy międzynarodowej i i także wsparcie finansowe rozwoju innowacji. Czyli jeżeli Państwo działacie w którymś z wymienionych obszarów, zachęcam do kontaktu także z tymi wspólnotami tutaj w Polsce i skorzystania z oferty na realizację swoich innowacyjnych przedsiębiorstw. Przejdźmy proszę Państwa dalej. Poznaliśmy EIC Pathfinder, który pozwala sfinansować innowacyjne, pionierskie badania. Poznaliście Państwo w telegraficznym skrócie ofertę EIT skierowaną do konkretnych obszarów tematycznych, która pozwala na akcelerację startupów, ale także budowanie kompetencji i budowanie konsorcjów. A teraz mamy EIC Accelerator. EIC Accelerator to z kolei możliwość rozwijania już zaawansowanych, bardziej zaawansowanych rozwiązań i ich komercjalizacji. I IC Akcelerator skierowany jest do pojedynczych przedsiębiorców, czyli aplikować może pojedyncze małe i średnie przedsiębiorstwa, a także startup. Ale uwaga, proces aplikowania do IIC Akceleratora jest wieloetapowy i na pierwszym etapie weryfikowane są pomysły. I ten pomysł może być przedstawiony przez osobę fizyczną. I dopiero wówczas, jeżeli ewaluatorzy stwierdzą, że rzeczywiście ten pomysł jest rokujący, jest nowatorski w skali europejskiej, wtedy może być czas na założenie właśnie swojego swojego firmy i, i aplikowanie do kolejnych etapów. I IC Accelerator znowu realizowany jest w dwóch ścieżkach, podobnie zresztą jak Pathfinder, czyli mamy te projekty, te konkursy bottom-up, w ramach których no, jest miejsce na to, aby to przedsiębiorca decydował o tym, jakie innowacyjne produkty, usługi, technologie, czy też nowe modele biznesowe chce realizować. Słowem klucz tutaj do tego, jakie projekty mają szansę, jest oczywiście DeepTech, ale mamy również IC Accelerator Challenge, czyli Obszary tematyczne, w których Komisja Europejska chce, aby powstawały nowe technologie. I mamy przykłady takich dwóch obszarów: oczywiście jeden bardzo, bardzo na czasie, czyli wszelkie technologie, które związane są z wypracowywaniem nowych metod diagnostyki leków czy też różnego rodzaju innych technologii adresujących te problemy, które stworzył COVID-19. A drugi bardzo ważny obszar to są tak zwane zielone technologie, czyli to wszystko co z w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Bardzo istotne w przypadku jej AC akceleratora jest to, że musi nastąpić wdrożenie tego Rozwiązania na rynek europejski. Zatem są to projekty bardzo już zaawansowane, tak? czyli ten poziom gotowości technologicznej to jest poziom piąty, szósty, a zatem musi być już prototyp, który został przetestowany, co najmniej w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Popatrzmy teraz na warunki finansowe tego schematu. ACI Accelerator jest bardzo ciekawym schematem, dlatego że on integruje model blended finance i dodatkowe wsparcie. Mamy zatem tutaj grant do 2,5 milionów euro i on Pokrywa 70% kosztów kwalifikowalnych, pozwala na opracowanie, dopracowanie danej technologii do momentu, kiedy będzie ona gotowa do wdrożenia, do komercjalizacji. I teraz, jeżeli osiągniemy już tą gotowość, to wówczas mamy możliwość skorzystania z komponentu inwestycyjnego. Aż do 15 milionów euro. To jest w ogóle unikatowy instrument w skali Horyzontu Europa, jest on olbrzymi tak, dla pojedynczego przedsiębiorstwa. Chyba nie ma innego programu, który, czy to w skali krajowej, czy europejskiej, pozwalałby na tak duże dofinansowanie. I ten komponent inwestycyjny to właśnie możliwość sfinansowania etapu komercjalizacji. I wreszcie wsparcie dla przedsiębiorstw, które realizują granty EIC, a mianowicie coaching biznesowy. Można skorzystać z usług, z doradztwa profesjonalnego coacha, który powie, jak wdrażać, pomoże w opracowywaniu planu komercjalizacji. Można skorzystać z usług mentoringu, ale także kontakty z inwestorami oraz potencjalnymi dalszymi partnerami biznesowymi. Proszę Państwa, i jeszcze jedna dosyć istotna rzecz w Horyzoncie Europa, a mianowicie projekty klastrowe. Projekty klastrowe, które realizowane są w konsorcjach projektowych, to wymaganie konsorcjum projektowego to minimum trzech partnerów z trzech różnych państw członkowskich Unii Europejskiej bądź krajów stowarzyszonych. I te projekty to są już projekty tematyczne, tak? Czyli aplikujemy w odpowiedzi na konkretny. Konkurs ogłoszony w danym temacie przez Komisję Europejską. Mamy sześć obszarów tematycznych, w ramach których ogłaszane są te konkursy. Jest to zdrowie, drugi obszar to kultura, kreatywność, społeczeństwo integracyjne, trzeci obszar z kolei to bezpieczeństwo cywilne, czwarty to technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna, piąty obszar to klimat, energetyka, mobilność, a szósty to żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko. I teraz w ramach tych obszarów tematycznych ogłaszane są konkursy y, dla projektów o budżecie pomiędzy pół a 20 milionów euro. Czyli Państwo widzą, ta przestrzeń też na realizację, na skalę tych projektów jest bardzo duża. Mamy projekty, które mogą y, y, skupiać się na tych wczesnych etapach, jeżeli chodzi o rozwój technologii, czyli ostylować w okolicach wypracowania prototypu i te finansowane są w 100%. Ale mamy również te projekty, które są już bardziej zaawansowane, tak? czyli dotyczą y, Prac rozwojowych, dotyczą demonstracji i te projekty finansowane są w odniesieniu do przedsiębiorstw na poziomie między 60 a 70% kosztów kwalifikowalnych. I wreszcie mamy tutaj też szereg takich tak zwanych akcji wspierających, miękkich, które służą sieciowaniu partnerów, szerzeniu dobrych praktyk i te projekty z kolei finansowane są w 100%. Proszę Państwa, wspominałam także na początku swojej prezentacji, że mamy również projekty, które wspierają zasoby. I tak te zasoby to dostęp do infrastruktur badawczych, bezpłatny dostęp do najlepszych europejskich infrastruktur w postaci np. banków danych albo różnego rodzaju aparatury, samolotów badawczych, statków. Można starać się o to, aby skorzystać z tych infrastruktur po to, aby dopracować swoje projekty innowacyjne, aby uzyskać pewne wyniki, które będą Będą niezbędne do tego, aby powstawały innowacyjne produkty, nowe technologie, nowe procesy. A drugi bardzo ważny schemat, który również wspiera zasoby, dotyczy już stricte zasobów ludzkich, a zatem daje możliwości zespołom, które pracują na co dzień w działach badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw. Otóż jest taki schemat jak działania Marii Skłodowskiej-Curie, a konkretnie stypendia indywidualne, które pozwalają przedsiębiorcom. Na to, aby udali się na pobyt badawczy, czy to do wybranej jednostki badawczej, jak uniwersytet, instytut, a być może do innego przedsiębiorstwa, które również posiada u siebie zaplecze badawczo-rozwojowe i tam pracowali nad konkretną technologią, nad konkretną innowacją. Pozyskana wiedza i pozyskane wyniki badań pozwolą im potem po powrocie rozwijać prace, które toczą się w centrum badawczo-rozwojowym, unowocześniać, zmieniać te produkty. Także ta oferta jest, jak państwo widzą, bardzo ciekawa i bardzo kompleksowa. Horyzont Europa rzeczywiście wspiera biznes, jest szansą olbrzymią dla polskiego biznesu i pozwala na finansowanie niezwykle przełomowych, trudnych projektów, ale także daje możliwość na wzmocnienia zasobów własnych. Zapraszam państwa do kontaktu z krajowym punktem kontaktowym www.kpkgov.pl, gdzie będziecie państwo mogli uzyskać szczegółowe informacje, sprawdzić harmonogram konkursów, jak również oczywiście skontaktować się z ekspertami. Zespół KPK to ponad 30 ekspertów tematycznych, wyspecjalizowanych w konkretnych, wąskich dziedzinach, więc z pewnością będą Państwo mogli udzielić najlepszej rady, jeżeli będziecie tylko zainteresowani aplikowaniem. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo i za tę prezentację. A już za chwilę połączy się z nami Pan Jakub Jankowski, wicedyrektor Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów. Dzień dobry, witam bardzo państwa serdecznie. Tematem dzisiejszego webinarium będzie, będą, będzie opodatkowanie działalności innowacyjnej oraz zmiany, które są związane z tym w tym zakresie w Nowym Ładzie. Węzowo przejdziemy sobie przez poszczególne zagadnienia oraz cały system ulg, które dotyczą tej właśnie tematyki, będą to ulga na działalność badawczo-rozwojową, ulga na innowacyjnych pracowników ulga na prototypy, ulga na robotyzację oraz ulga IP Box. Po kolei sobie mówimy na czym polega każda z tych ulg oraz jakie, są, jakie cele przyświecają ustawodawcy w związku z korzystaniem przez podatnika z danej ulgi. Pierwszym zagadnieniem, o chciałbym wspomnieć jest ulga na robotyzację. Jak widzimy ze statystyki wynika, że Polska ma jeden z najniższych wskaźników robotyzacji na 10 tysięcy pracowników w przemyśle. W związku z tym celem prowadzenia tej ulgi jest zwiększenie tego wskaźnika, a przez to podniesienie konkurencyjności naszej gospodarki. Ulga na robotyzację będzie polegała na tym, aby podatnik, który dokonał zakupu tzw. maszyn będących robotami, czy to właśnie w formie bezpośredniego zakupu, czy to leasingu, mógł dokonać ponownego zaliczenia tych wydatków nie tylko do kosztów uzyskania przychodu, nie tylko poprzez tradycyjne zasady właśnie rozpozowania jako koszt na ogólnych zasadach, ale też jako odliczenie od podstawy opodatkowania. Tym samym podatnik ponosząc dany wydatek na robotę zaliczy de facto do kosztów 150%. Raz 100% jako koszty uzyskania przychodu, a drugi raz 50% jako odliczenie od podstawy opodatkowania. Ulga na roboty będzie funkcjonować jak ulga B plus R, czyli tak jak wspomniałem, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania. Podatnik będzie mógł określone wydatki odliczyć jeszcze raz od dochodu de facto właśnie poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania. Odliczenie nie będzie mogło przekroczyć 50% wysokości kosztów uzyskania przychodu z tego tytułu i nie będzie mogło być wyższe niż dochód podatnika uzyskany z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ze źródła działalność operacyjna. Więc tak naprawdę już tutaj widzimy, że tak naprawdę trzeba będzie po prostu dokonać oceny, w jakim zakresie, powiedzmy, dany wydatek jest wydatkiem w ramach ulgi na robotyzację i czy przysługuje podatnikowi w tym zakresie tak naprawdę prawo do odliczenia. Kolejną ulgą jest ulga na działalność badawczo-rozwojową. Tutaj tak naprawdę pewnym nowym jest to, że w zakresie wydatków tak zwanych pracowniczych w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową, będzie możliwe tak jakby odliczenie prawie 200% od podstawy opodatkowania, a nie tak jak dotychczas 100%. Inne, inne rodzaje wydatków, których już, już teraz można odliczać od podstawy opodatkowania, to właśnie wydatki na odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej, na ekspertyzy i opinie, nabycie materiałów i corowców czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, czy wydatki na utrzymanie i uzyskanie patentu. Obecnie ulga, tak jak wspomniałem, już ulga B, plus R daje możliwość odliczenia. 100% w przypadku normalnych podatników, natomiast w przypadku CBR-ów jest to odliczenie na poziomie 150%. W ramach projektowanych zmian w przypadku CBR-ów ten odpis zostanie poniesiony do 200%, natomiast w przypadku pozostałych podatników to odliczenie będzie w wysokości 200%, ale tylko w odniesieniu do tzw. kosztów pracowniczych. Kolejną ulgą będzie ulga na innowacyjnych pracowników. Celem tej ulgi będzie wspieranie takiego pozyskiwania wysoko wykwalifikowanych personelu w branżach, które szczególnie wymagają powiedzmy, jak największych nakładów pracowniczych w zakresie know how -u. Tutaj mamy przykładowe branże wymienione. Na, na czym będzie polegała ta ulga na innowacyjnych pracowników? Innowacyjny pracownik to taka osoba, która czasami 50% czasu, swojego czasu poświęca na działalność badawczo-rozwojową. Dotyczy to nie tylko osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale także umowy o zlecenie i umowy o dzieło. Ulga będzie polega na tym, że pracodawca nie będzie musiał tak naprawdę, nie, nie będzie musiał zaliczki pobrane na podatek dochodowo do wynagrodzenia takiego pracownika przekazać do urzędu skarbowego, tylko będzie mógł ją zachować dla siebie. Kolejną ulgą jest ulga IP, IP Box. Ulga IP Box dotyczy, dotyczy dochodów z sprzedaży kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Jest to już kolejny na takim w na tym etapie, kiedy podatnik już nie prowadzi działalności badawczo-rozwojowej nad produktem, ale jednak wprowadza go już na rynek i de facto osiąga dochody z komercjalizacji tego produktu. Kluczowe warunki do skorzystania z ulgi IP Box to są prowadzenie odrębnej, dedykowanej ewidencji w tym zakresie prowadzenie przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej, oczywiście posiadanie takiego kwalifikowanego prawa, na które została przyznana ochrona prawna podatnikowi przez odrębny organ. Jak wiadomo ulga na działalność badawczo-rozwojową wspiera taki ten pierwszy proces, pierwszą proces fazy, fazy prac nad, nad, nad innowacyjnym produktem, natomiast ulga IP Box już jest związana stricte z tak naprawdę wdrożeniem tego produktu już do, do sprzedaży komercyjnej. Więc tak, jakby, na tak naprawdę mamy dwie, już dwie dedykowane ulgi, które wspierają tak naprawdę tą działalność innowacyjną podatnika. Natomiast zmiana, która będzie wprowadzona w ramach tak naprawdę nowego ładu, polega na tym, że podatnik będzie mógł w zakresie tego samego wydatku korzystać z jednej i z drugiej ulgi. I wtedy wówczas, tak nawet według obecnych zasad, podatnik może dany wydatek uznać albo w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową, albo w ramach ulgi IP-BOX. Natomiast nie jest możliwe uznanie dwa razy tego samego wydatku w ramach. Dwóch ulg jednocześnie. Teraz po zmianach, oczywiście, taka możliwość od 1 stycznia 2022 roku będzie istniała. De facto ulga na prototypy będzie taką ulgą, która będzie ulokowana pomiędzy ulgą na działalność badawczo-rozwojową i ulgą IP-BOX. To znaczy ulga na prototypy nie będzie dotyczyła jeszcze tak naprawdę, nie będzie dotyczyła już tej fazy związanej z pracami koncepcyjnymi, ani też nie będzie dotyczyła dochodów ze sprzedaży tego produktu. Ona będzie związana takiego pośrodku, yy, pośrodku z wydatkami, które są związane z wdrożeniem tego produktu do tego produktu innowacyjnego do produkcji seryjnej, z, z kosztami jego wprowadzenia na rynek tak naprawdę. To znaczy, co, co to oznacza? To, no bo obecnie ulga B+R nie obejmuje pełnego katalogu wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców w związku z wprowadzeniem produkcji pruny czy wprowadzeniem nowego produktu na rynek. Na przykład marketing nowych produktów, pracę inżyniera nad inżynier produktem finalnym lub projektem konstrukcyjnym, czy uruchomienie produkcji. No i rzeczywiście tutaj tak naprawdę nie zawsze ta ulga na działalność badawczo-rozwojową jeszcze, powiedzmy, mogą z niej podatnicy skorzystać, ponieważ to już nie jest de facto działalność badawczo-rozwojowa, kiedy dany produkt jest wdrażany na rynek. W związku z tym tak naprawdę celem tej ulgi jest, powiedzmy, dodatkowe wsparcie dla podatników, którzy już zakończyli pracę koncepcyjną nad produktem i teraz chcą go wdrożyć do produkcji seryjnej. No i ulga oczywiście będzie objmowała pewne czynności, które są uznawane za prowadzenie produktu na rynek, czy też do produkcji seryjnej. Oczywiście to odliczenie będzie na poziomie 30% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 10% dochodu. To będzie rozwiązanie skierowane zarówno do podatników CIT, jak i PIT. Co jest istotne w przypadku niewykorzystania całości odliczenia w danym roku, będzie taka możliwość istniała w sześciu kolejnych następujących latach. Tu oczywiście tak naprawdę ulga na prototyp będzie właśnie dedykowana do takich dwóch czynności, jak produkcja próbna nowego produktu oraz wprowadzenie na rynek nowego produktu. W ramach tych przepisów ustawodawca zdecydował się na zdefiniowanie, co te dwa pojęcia oznaczają, a takie były jak najmniej wątpliwości interpretacyjne co do zakresu znaczeniowego tej ulgi. Kosztami kwalifikowanymi będą oczywiście także wydatki na nabycie środków trwałych, czy na ulepszenie środków trwałych, czy koszty nabycia materiałów i surowców związanych z produkcją próbną nowego produktu, ale też koszty tak naprawdę uzyskania wszelkiego rodzaju zezwoleń, certyfikatów, które są niezbędne, aby dany produkt na rynek wprowadzić do sprzedaży seryjnej. Także tutaj byśmy krótko omówiliśmy sobie poszczególne elementy wspierania działalności innowacyjnej w zakresie zachęt fiskalnych. Serdecznie bardzo dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam do kontaktu i zadawania dalszej części pytań, w dalszej części prezentacji. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo Panie Jakubie. No niestety Pan Jakub nie mógł zostać z nami dłużej, by dołączyć do sesji pytań i odpowiedzi, którą zaczniemy już za chwilę. I właśnie zapowiadaną sesję pytań i odpowiedzi będziemy teraz rozpoczynać. Dziękuję Paniom za te poprzednie prezentacje, ale chciałabym kilka aspektów, żebyśmy jeszcze podrążyły albo wyklaryfikowały dla naszych widzów. Pani Joanno, ujmując to w taki przystępny sposób, jak należy aplikować do tych konkursów międzynarodowych i czy ich międzynarodowość pociąga za sobą konieczność posiadania partnera zagranicznego, względnie czy wtedy to musi być przedsiębiorstwo? Mm -hmm. Bardzo ważne pytanie, i myślę, że ten charakter międzynarodowy to jest niezwykle ważny aspekt w tych wszystkich konkursach, które my jako dział współpracy międzynarodowej organizujemy. Partner zagraniczny jest wymagany i jest obligatoryjny, więc w takich może kategorycznych słowach, ale bez tego partnera zagranicznego ten projekt międzynarodowy tak naprawdę traci swój charakter. Warto zwrócić uwagę na partnerów i na szukanie tego partnera, bo to chyba też jest niezwykle ważny aspekt całego przedsięwzięcia. Państwo jako przedsiębiorcy pewnie mają Państwo też swoje kontakty biznesowe i prowadzą Państwo też nie tylko działalność w kraju, ale pewnie gdzieś te kontakty się co chwilę pojawiają. Ja zachęcam Państwa do tego, żeby tych partnerów zagranicznych poszukiwać na różnych spotkaniach, na wydarzeniach, na konferencjach, na spotkaniach brokerskich czy też na spotkaniach dedykowanych. Przy danym konkursie czy też programie, bo to są te miejsca, gdzie Państwo, nie mając jeszcze na ten moment partnera zagranicznego, mogą Państwo znaleźć podmiot do, do realizacji wspólnych celów biznesowych i wspólnego przedsięwzięcia. A czy ten partner musi być przedsiębiorstwem? Nie musi. Nie musi. Może być organizacją badawczą, może być uniwersytetem, może być. Yy... Jednostką naukową, która jest, za która ma siedzibę za granicą, także nie musi to być przedsiębiorca, ale może, więc tutaj mają Państwo też swobodę i dowolność. Zależy to od tego też tak naprawdę, z kim Państwo się najlepiej współpracuje i co Państwo chcą osiągnąć w, w, w projekcie. Czyli musimy zwracać uwagę nie tylko na to, że projekt ma mieć charakter międzynarodowy, ale ten partner musi być zagraniczny. Dokładnie. Niech nas nie zwiedzie tylko to, że myślimy tak. szeroko, ale musimy mieć fizycznie partnera, który, który jest zagra z zagranicy. A wracając jeszcze do drugiej, myślę, że bardzo kluczowe dla naszych widzów informacji, gdzie szukać informacji związanych z tą współpracą międzynarodową, gdzie możemy znaleźć mhm. te pełne szczegółów, które nam pozwoli z sukcesem mhm. aplikować. Zachęcam Państwa. W pierwszej kolejności do odwiedzenia strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Na tej stronie znajdą Państwo... Bardzo dużą podstronę dotyczącą współpracy międzynarodowej. Ta współpraca międzynarodowa też jest wyodrębniona i, i na pewno Państwo jak gdyby odnajdą się w tej zakładce. Natomiast zachęcam Państwa do przyjrzenia się tym informacjom, o których my tam piszemy. Bo nie tylko piszemy o konkursach, które na bieżąco ogłaszamy, ale też znajdą Państwo szereg informacji porządkujących o, jakie konkursy ogłaszamy, w jakich, z kim współpracujemy i na jakich zasadach. Znajdą też Państwo w tej konkretnej zakładce Współpraca Międzynarodowa naredowa, publikację, którą, która miała swoją premierę w tym roku. I to też jest taka pigułka wiedzy, która będzie bardzo dla Państwa przydatna. W tej pigułce wiedzy znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje. Nie tylko na temat konkursów, ale też przykładowo na temat. Na co zwrócić uwagę przy realizacji projektu międzynarodowego? Jakie to są aspekty, które są niezbędne do tego, żeby ten projekt dobrze zrealizować? W tej publikacji też piszemy o najczęściej popełnianych błędach przy ocenie formalnej, merytorycznej, ale też przy formowaniu właśnie konsorcjum międzynarodowego, które jest tak naprawdę samym zalążkiem do realizacji projektu międzynarodowego. No to zdecydowanie polecamy, żeby właśnie tam szukać tych odpowiedzi na kluczowe pierwsze pytania, no bo po co się tak zebrana ta wiedza jest, ale myślę, że potem i tak niektórzy jeszcze wrócą, prawda, z dodatkowymi pytaniami i rozumiem, że Państwo też mają jakąś możliwość kontaktu do konsultacji. Jak Jesteśmy otwarci na kontakt z Państwem też przy każdym ogłoszonym konkursie, czy też programie znajdą Państwo koordynatora tego programu, także warto też bezpośrednio nawiązywać ten kontakt. My jesteśmy też dostępni w ciągu tygodnia, żeby Państwu udzielać informacji zwrotnych na temat możliwości aplikowania. Dziękuję. Przejdźmy teraz do Horyzontu Europa, przejdźmy do tego wycinka z tej bogatej puli różnych projektów i zakresów wsparcia, na co mogą liczyć polskie firmy w zakresie Horyzontu Europa. A zatem, jak Państwo widzieli, w mojej prezentacji, oferta Horyzontu Europa jest bardzo szeroka dla przedsiębiorców. Polskie firmy mogą przede wszystkim liczyć na wysokie wsparcie finansowe. I co jest bardzo istotne, to wsparcie finansowe nie stanowi puli pomocy de minimis, ani nie wlicza się do puli pomocy publicznej, co oznacza, że nie zamyka drzwi polskim firmom, jeżeli chodzi o możliwość aplikowania na przykład do programów operacyjnych. A zatem można bardzo dobrze w w sposób synergiczny wykorzystać te dwa źródła dofinansowania. Horyzont Europa także to możliwość sfinansowania takich przełomowych, bardzo ryzykownych przedsięwzięć, na które bardzo trudno pozyskać jest innego typu źródła dofinansowania. Wreszcie to także możliwość nawiązania to, o czym także wspominałam, tej współpracy międzynarodowej, czyli budowania swojej sieci kontaktów i wejścia ze swoją ofertą na rynek europejski, czy też rynek międzynarodowy. Pamiętajmy, że Horyzont Europa wspiera najlepsze, najbardziej doskonałe, rozwiązania, które powstają w europejskiej przestrzeni badawczej. Czyli myślimy, aplikując o jego środki, myślimy nie w charakterze regionalnym czy też krajowym, ale w charakterze europejskim globalnym. To ma być coś, co przyniesie korzyści dla społeczeństwa i gospodarki europejskiej? Wspomniała pani, że jakby do tego programu kwalifikują się najbardziej przełomowe projekty, takie, na które trudno gdzieś indziej uzyskać wsparcie. To jakie są przykłady tych polskich innowacji, które już zawojowały program? Horyzont Europa wspiera to. Wspiera takie rozwiązania, które wychodzą naprzeciw wyzwaniom, przed jakimi stoi obecnie Unia Europejska. I takie wyzwania, to, o czym też wspominałam, to jest oczywiście COVID-19, Zielony Ład, czy też na przykład choroby cywilizacyjne. Jednym z. Powiem kilka przykładów. Jednym z takich przykładów jest Polska, polskie przedsiębiorstwo, które UWERA, które opracowało nową, przełomową substancję, która z powodzeniem może zastąpić kremy z filtrem. Dlaczego kremy z filtrem stanowią taki problem? Otóż okazuje się, że substancje, które dostępne są w kremach, czy też w emulsjach z filtrem chroniącym nas przed szkodliwym promieniowaniem UV, UV UVa, UVb, są bardzo szkodliwe dla flory i fauny wód w musz i oceanów, ale również dla zdrowia ludzkiego. W związku z tym wpływają niekorzystnie na dobrostan. Społeczeństwa, ale także na środowisko naturalne. I ta nowa opracowana technologia, jakby wychodzi naprzeciw temu problemowi i pozwala na, miejmy nadzieję, wkrótce wdrożenie nowego rozwiązania, dzięki któremu i środowisko będzie czystsze i my będziemy zdrowsi. Drugi przykład rozwiązania to z kolei to, co, na co otrzymała finansowanie firma Syntoil, wykorzystanie zużytej sadzy z opon na wytwarzanie takiej sadzy technicznej, która z powodzeniem może być potem dalej wykorzystywana w w przemysłowych, tak? czyli wykorzystujemy odpad, który zanieczyszczałby środowisko, a jednocześnie nie potrzebujemy jakby wykorzystywać zasobów paliw kopalnych, zasobów naturalnych, które są ograniczone. I ostatni przykład to, o czym też troszeczkę już wspomniałam, mianowicie nowa mikrosonda do diagnostyki nowotworów piersi. Nowotwory piersi to problem cywilizacyjny. Niestety liczba zachorowań w Polsce i w Europie rośnie. I problem z obecną diagnostyką jest taki, że długo czeka się, stosunkowo długo czeka się na wyniki bio. Natomiast no, choroby nowotworowe tego typu mają bardzo dynamiczny przebieg. Długie oczekiwanie no, wpływa negatywnie na odpowiedni dobór terapii. Jeżeli będziemy dysponowali taką mikrosądom, ona umożliwi wręcz diagnostykę w czasie rzeczywistym, czyli szybką reakcję i dobór najlepszych metod leczenia. To jeżeli ktoś, kto nas dzisiaj ogląda, ma właśnie taki przełomowy, czasami trudny do uzyskania innego wsparcia i dofinansowania projekt, to kiedy w najbliższym czasie może zgłosić się do konkursów? Mamy szereg konkursów, które są już teraz otwarte, to są konkursy oczywiście tematyczne. Natomiast w przypadku EIC Acceleratora, czyli tego konkursu, w ramach którego chce aplikować pojedyncze małe i średnie przedsiębiorstwo, to w zasadzie może on aplikować już teraz. Dlatego, że ocena pomysłów, Czyli ten pierwszy etap y, trwa stale, nabór jest ciągły. Wystarczy zalogować się na specjalną platformę, przygotować krótką prezentację, także wystąpienie online, i wówczas jest to oceniane przez ekspertów. Jeżeli eksperci ocenią pozytywnie, i dają, dając szansę takiemu rozwiązaniu, to dopiero przystępujemy do przygotowania pełnej aplikacji. I teraz w ciągu roku kalendarzowego mamy cztery takie daty graniczne, po których następuje ocena takiej aplikacji. Najbliższa data graniczna to koniec stycznia 2020 roku, więc jest wystarczająco dużo czasu, żeby złożyć krótką aplikację, uzyskać ocenę, a potem przygotować długą aplikację. Mówiłyśmy już o korzyściach, o wsparciu, czyli po pierwsze dość duże wsparcie finansowe, po drugie wsparcie takich projektów, w którym właśnie ciężko gdzieś indziej uzyskać no, takie pozytywne spojrzenie i, i pomoc. Jakie jeszcze elementy stanowią wsparcie dla polskich firm w ramach aplikowania? Oczywiście my jako Krajowy Punkt Kontaktowy jesteśmy strukturą, która powołana jest po to, aby bezpłatnie wspierać uczestnictwo polskich podmiotów w programach ramowych. W związku z tym to, co możemy Państwu zaoferować, to, jest, to są bezpłatne konsultacje na każdym etapie przygotowania wniosku projektowego, a także sprawdzenie wniosku projektowego przed jego, przed jego złożeniem. Również całkiem niedawno ruszyliśmy z taką nową akcją Horyzont Europa dla Biznesu, w ramach której organizujemy cykl spotkań bardziej ogólnych w postaci dni, Informacyjnych, ale również bardziej szczegółowych w postaci już warsztatów dedykowanych na przykład elementom przygotowania wniosków projektowych. To są warsztaty, które są bezpłatne, odbywają się online. Zapraszam Państwa na stronę KPK. Tamten kalendarz tych wydarzeń jest bardzo bogaty. Z pewnością, jeżeli Państwo podejmą taką decyzję, każdy znajdzie coś dla siebie. Dziękuję bardzo za te szczegóły, proszę Państwa. A nam nie pozostaje nic innego jak przejście do podsumowania dzisiejszego spotkania. Pani Janow, kiedy odpowiadała Pani na jedno z moich pytań, zwróciła Pani uwagę także na dokument, który zbiera najczęściej popełniane błędy w mm -hmm. aplikowaniu. To jakie są te błędy? Przed czym już teraz możemy przestrzec tych, którzy, którzy chcieliby albo mają wielką ochotę przyjrzeć się tym programom? Co jest takim najczęściej powtarzającym się błędem albo najbardziej ewidentnym? Mm -hmm. Tutaj na pewno zachęcałabym na wstępie od przeczytania całej dokumentacji. Mimo wszystko ta podstawa, czyli regulamin konkursu, to jest to, co pozwoli też Państwu przede wszystkim na odpowiedzenie sobie na podstawowe pytania. Ale te błędy, które my na etapie formalnym spotykamy najczęściej, to. Są czasami błędy dotyczące na przykład harmonogramu czy też kosztorysu. Pamiętajmy też, że to jest przedsięwzięcie międzynarodowe i również tutaj definiując projekt na poziomie międzynarodowym, ta część nasza, jak gdyby Polska czy państwa, którą państwo będą realizować, powinna mieć swoje ramy i odniesienie się do projektu międzynarodowego. Warto zwracać uwagę na podstawowe kwestie typu daty zadań, czy też daty całego przedsięwzięcia, jak również koszty przedsięwzięcia, czyli kosztorys, wyliczenia kosztów, a także uzasadnienie tych kosztów, ponieważ my też chcielibyśmy mieć pewność, że... To, co Państwo sobie zaplanują w tym projekcie yy, i te koszty, które państwo, o które Państwo będą się ubiegać, yy, będą uzasadnione, tak żebyśmy mieli stuprocentową pewność, że to przedsięwzięcie będzie realizowalne. To zdecydowanie, zdecydowanie polecamy przeczytanie tej dokumentacji. No i oczywiście, w razie czego, powrót z pytaniami do Państwa oczywiście. celem klaryfikacji. A gdybyśmy mieli teraz, Pani Katarzyno, wskazać na największe bariery, które się pojawiają w horyzoncie Europa, to z czym się zmagają aplikanci? Proszę Państwa, Horyzont Europa to program o charakterze ponadnarodowym. Tutaj nie ma tak zwanych kopert krajowych. W związku z tym polskie firmy aplikując konkurują z innymi przedsiębiorstwami z całej Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych. Więc ta konkurencja jest bardzo duża i wskaźniki sukcesu w poszczególnych konkursach bywają niskie. I to zniechęca. Tak? Czyli mamy tutaj tą pierwszą barierę i rzeczywiście ta konkurencja brana jest, brana jest niestety pod uwagę. Drugim, drugą taką dosyć istotną barierą, w przypadku zwłaszcza konkursów tematycznych, jest niestety konsorcjum, które ma ten wymiar międzynarodowy, tak? czyli tych trzech partnerów z trzech różnych państw członkowskich bądź stowarzyszonych, to pokazuje, że no zdarzamy się też tutaj troszeczkę z takim problemem po stronie polskich przedsiębiorstw, braku międzynarodowienia, braku tych kontaktów do realizacji pewnego typu przedsiębiorstw. Czasem zdarzają się też bariery. Ta bariera już jakby trochę jest z czasem mniejsza, ale, ale nadal istnieje języka angielskiego, dlatego że no aplikujemy w horyzoncie Europa bezpośrednio do instytucji europejskich, a zatem no te wnioski przygotowywane są w języku angielskim, ale także realizowane w angielskim, czyli lingua franca badań. W związku z tym w ramach przedsiębiorstwa no powinna być, powinien być zespół, który będzie no dysponował odpowiednią znajomością oczywiście tego tematu. To teraz patrząc od strony pozytywnej, to dlaczego pomimo tych barier czy elementów wybitnie zniechęcających, jak Pani powiedziała na początku, czyli na przykład ten element niskiego, czy też niskiego progu wejścia potem finalnie do tych wyłonionych firm, dlaczego polskie firmy powinny jednak składać swoje aplikacje do programu Horyzont Europa? Dlatego, że Horyzont Europa jest najbardziej rozpoznawalnym programem wspierającym badania i innowacje w całej Europie. Jeżeli przedsiębiorstwo otrzyma grant, może. Może i powinno się tym chwalić. To swoistego rodzaju certyfikat doskonałości, który pokazuje, że przedsiębiorstwo rozwija projekty badawcze, innowacyjne, tworzy nową jakość na naprawdę światowym poziomie i pozwala to uwiarygodnić firmę, pozwala również tej firmie wejść na rynek ze swoim produktem. Jest to swoistego rodzaju trampolina tak? do sukcesu w świecie badań i innowacji, ale także jeżeli uda się wypracować produkt, później oczywiście komercjalizacji i pozyskiwania rynków międzynarodowych. No to zdecydowanie brzmi zachęcająco. Dziękuję paniom bardzo za doprecyzowanie różnych elementów wokół tych prezentacji, które już się pojawiły. A państwu tylko przypomnę, że te prezentacje można otrzymać, jeśli zostawią nam państwo swój mail pod okienkiem playera. Dzięki temu będziemy mogli je do państwa przesłać jednocześnie też odpowiadając na państwa pytania, jeśli Pani, państwo te pytania do nas przesłali w trakcie trwania dzisiejszego spotkania. Zachęcam państwa jeszcze raz do odwiedzenia strony www.parpgov.pl ukośnik idea zwoju biznesu, bo tam znajdą państwo harmonogram, a ja zdradzę, że spotykamy się już jutro, żeby porozmawiać o kolejnym ciekawym temacie. Dlatego warto śledzić nasz harmonogram na bieżąco, a gdyby państwo nie mogli nas oglądać w danym momencie, to zawsze będzie można sobie takie spotkanie odtworzyć, tak jak i dzisiejsze, które w ramach już historii nagrań pojawią się wraz z zapisem całego spotkania, więc nie tylko prezentacja, ale i rozmowa z moimi gośćmi będzie tam możliwa do odsłuchania i będzie można sobie jeszcze które cenne elementy i myśli wynotować. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za dzisiejszą oglądalność, za dzisiejsze bycie z nami i do zobaczenia już jutro.